Cześć, ja jestem Rodaty, a przed wami piguła wrażeń z nadchodzącego kolejnego tytułu ze stajni Ubisoftu. Premiera Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands ma odbyć się na początku marca, więc do momentu premiery od tego materiału mamy jeszcze mniej więcej miesiąc. Przed wami przede wszystkim moje wrażenia z testowania, jakby wersji przedpremierowej oraz oczywiście troszeczkę na temat tego, co ta gra oferuje. Na początku lutego otrzymaliśmy możliwość zamkniętych beta testów, znaczy w sumie... Przepraszam, przetestowania demka marketingowego tej gry, bo beta testów już dzisiaj się nie robi i którą w skrócie w tym materiale będę nazywać Wildlands. Przed wami moje wrażenia, pozytywne strony, jakie w swoim subiektywnym podejściu znajduję w tej grze oraz negatywne sprawy, jakie mi się tutaj nie spodobały. Jeżeli sami graliście, mieliście okazję przetestować te zamknięte testy, napiszcie, co myślicie o tej grze w komentarzach. Oficjalna cena na Uplayu stoi na poziomie śmieszkowych 60 euro. No, na G2 w momencie bety preorder po 170 kilka złotych, czyli taniej, ale też podejrzewam, że cena jeszcze w ogóle spadnie, kiedy pojawią się na przykład takie sklepowe, lokalne wersje pudełkowe. Niby Wildlands ma oferować nam największy świat, jaki do tej pory stworzono w tego typu produkcjach, w pełni otwarty, podzielony na 21 regionów oraz 11 różnych jakby stref klimatycznych. To mogą być górzyste stoki boliwijskich lasów, jak w przypadku tej zamkniętej bety, to mają być też tam jakieś regiony, gdzie jest w cholerę zimno, mają być też trochę pustynie. Zobaczymy. Fakt faktem, teren, jaki dostaliśmy w tej zamkniętej becie, wycinek jednego z tych regionów jest dość spory, trzeba przyznać. Beta oferowała, powiedziałbym, więcej w sumie niż beta The Division, którą skończyłem bardzo szybko. Tutaj w Wildlands bawiłem się w tej becie około 8-9 godzin, w sumie przez parę godzin robiąc w sumie to samo, czyli już po przejściu tej gry, po prostu eksplorując świat i chyba jeszcze nie wszędzie byłem. Chociaż bardzo dużą część tego wycinka z bety stanowiły po prostu wzgórza, lasy, jakby taka, nie wiem, powiedziałbym, strefa buforowa pomiędzy miasteczkami, która jest jakby taką zapchaj dziurą. Czyli w sumie ten świat z jednej strony był bardzo duży w tej zamkniętej becie, jak na zamkniętą betę, ale z drugiej strony oferował niewiele, bo było bardzo dużo pustych terenów. Warto też dodać, że tradycyjnie mamy w tej grze Season Passa, czyli Wildlands będzie podzielony jakby na podstawkę i przynajmniej dwa rozszerzenia gry. Trafiamy do Boliwii, pomiędzy walki sił rządowych, kartelów narkotykowych, innych bojówek i tak dalej. Nasz cel? Odciąć głowę tego całego bajzlu. Koksa, który naprawdę dość fajnie wygląda, z wytatuowanym krzyżem na twarzy. I w sumie, jeżeli chodzi o fabułę z zamkniętej bety, to tyle w temacie. To, co spodobało mi się w tych wszystkich misjach, które sobie wykonujemy, czy to fabularnych, czy pobocznych, czy czasami randomowych, to dość dobre kombinowanie ze strony przeciwników. W większych lokacjach i miastach wyglądało to całkiem nieźle. Mało kiedy prują do nas na pałę, czyli po prostu tak z miejsca, z środka drogi. No oczywiście, jeżeli muszą, to strzelają. Bywają takie sytuacje. Ale lubią też wchodzić na plecy i wielokrotnie zginają od jakiegoś randomowego strzału, kiedy po prostu przeciwnik stwierdził, że wejdzie sobie do budynku, w którym ja się znajduję i zajdzie mnie od pleców. Nie boją się nas, a to dopiero niby początek tej gry. Bo ta w sumie agresja przeciwników jest tutaj fajna i stopniowa. Zwykłe bandziory niezbyt myślą. Te siły Unii Dadu, czy jakoś tak, jakby tej organizacji już takiej typowo militarnej, kryją się za przeszkodami, snajper na wieży nie wychyli głowy i nie będzie cały czas zerkać, gdzie jesteśmy, kiedy spudłujemy strzałem ze snajperki do niego. Będzie po prostu starał się cały czas kryć. Sama rozgrywka, jeżeli chodzi o mechanikę, strzału też daje od groma satysfakcji, jest całkiem przyjemna. Opad pocisku, lot tego pocisku z dużej odległości, kiedy ze snajpy strzelamy, ta sekunda, czasami dwie sekundy, kiedy przeciwnik oberwie od strzału, jest bardzo wyczuwalna i przyjemna. Co ważne, ginie się w Wildlands bardzo szybko i nawet z ulepszeniami postaci można tutaj paść bardzo szybko, bez problemu, na normalnym stopniu trudności. Na wysokim pada się czasami od dwóch strzałów. Zostawię wam teraz około minuty czystego gameplaya, bez mojego pierdzielenia, bez mojego komentarza. Spróbuję wkleić tu jakąś fajną akcję z gry, którą udało mi się nagrać. I was a faded image, out of focus, until I could see myself through your eyes. That's a kill. What the hornet's nest? I was the chingada! Whoever the fuck you are, I'm gonna bleach you slow! Take cover! Vito killed.
całkiem nieźle. Jest zrobiony system ulepszeń broni, znajdujemy je w różnych miejscach mapy, otrzymujemy też oczywiście w nagrodę za różne zadania fabularne, podobnie jak całą masę ulepszeń tych broni. W becie to oczywiście wszystko było dość pocięte, ograniczone, ale widać, że tutaj będzie co zbierać i będzie co zmieniać w tych swoich broniach. Możemy zamontować całą masę różnych magazynków, całą masę różnych chwytów, czasem jakieś granatniki, podwieszane inne rzeczy. Ciekawie to się zapowiada. Jeżeli chodzi o rozwój postaci, tutaj już jest trochę gorzej w mojej ocenie. Mamy podobny system jak w The Division, to znaczy musimy odnajdować na przykład osprzęt radiowy, medyczny i tak dalej, gdzieś poukrywany w lokacjach, w budynkach, w tego typu miejscach. Znajdziemy na przykład jakąś skrzynkę z jedzeniem, wrzucamy do środka lokalizator dla rebeliantów i dostajemy za to konkretne punkty. I te konkretne punkty wydajemy wraz z punktami rozwoju, czyli jakby takimi niebieskimi punktami, że na przykład musimy mieć 2 na konkretny rozwój, a potem na przykład 3 albo 4, plus tą właśnie walutkę na konkretne ulepszenia postaci drużyny, na przykład ulepszenia drona. Fajnie wyglądają rozkazy za to. Kiedy gram sam, na przykład z pomocniczymi botami, które mają wylew, możemy zaznaczyć im region, jaki mają teoretycznie bronić, bo naprawdę inteligencja tych 3 kolesi, którzy nam pomagają na singlu, jakby to jest totalny wylew. Możemy też atakować na przykład pozycje przeciwników za pomocą rozkazów rebeliantów. To trochę dziwnie wygląda, bo tutaj z dupy, po prostu tak, z dupy, możemy odpalić ostrzał młodzieżowy ze środka dżungli na jakiś mały obszar. Wygląda trochę śmiesznie, każemy tutaj na przykład ostrzelać młodzieżem jakiś teren i to po prostu te młodzieże gdzieś tam strzelają z odległości 20-30 metrów, kiedy tam nikogo po prostu nie ma. Testując sobie betkę tego tytułu, mam trochę negatywne przekonanie, że potencjalny kupujący zapłaci niemało za ten tytuł, za grę, która w sumie jest bardzo mocnym singlem. Już się trochę o tym przekonaliśmy w The Division i tu jest dość podobnie, a nawet jeszcze bardziej singlowato, że tak powiem, czyli kooperacja. Maksymalnie do 4 osób, oczywiście można otworzyć grę na publiczną i ktoś może do nas dołączyć, przynajmniej w tej becie. Nie wyobrażam sobie grania w Wildlands z randomami, po prostu otwierając grę na publiczną. Jakoś nie wyobrażam sobie tego przy tak dużym świecie. Coraz bardziej Ubi ogranicza rozmach gry sieciowej w swoich produkcjach. Każda ich kolejna gra to coraz mniej multi, a coraz więcej taki singiel z opcją koopa. To, co jednak najbardziej mi się nie podobało w Wildlands czy w tej becie, testując ją, to najzwyklejszy w siecie, w mojej ocenie oczywiście, brak głębi. Nie bardzo wiedziałem, co miałbym w tym świecie z czasem robić. W przypadku The Division była jakaś wizja. Był podział świata na poziomy, zbieranie coraz lepszego ekwipunku, coraz rzadszego, coraz lepszych ulepszeń. W końcu oczywiście wyjście tam w The Division na PvP. W tej becie nawet The Division zaoferowano nam wtedy strefę mroku. To było bardzo ciekawe, to było interesujące. W Wildlands nie czułem tej potrzeby robienia czegoś poza zadaniami, chociaż niby tam PvP jest delikatnie potwierdzone, niby, to nie ma na ten temat żadnych wielu szczegółów. Dziwnie wygląda też sztuczna inteligencja NPC-ów kierujących pojazdami, które czasami postanawiają staranować nasz pojazd, nawet nasz śmigłowiec, który stoi na środku drogi. Staniemy sobie na drodze, a gość taranuje nas i jedzie sobie dalej. Śmiesznie wygląda też fakt, że stojąc samochodem, będąc kierowcą, stojąc samochodem, nie możemy użyć broni. Rozumiem, nie możemy jej użyć w trakcie jazdy, ale stojąc nie da się. Strzelać mogą tylko pasażerowie. Wychodzenie z samochodu przez sufit bardzo często się zdarza, a z ekipą w samochodzie to już w ogóle. Ekipa wysiada nam na głowie. Niezniszczalne samochody i motocykle, póki nie zostaną ostrzelane przez wroga, czy brak możliwości ich wywrócenia, bo magicznie podskakują i wracają na 4 koła. Największym absurdem są właśnie motocykle. Możemy zostać staranowani przez 30-tonową ciężarówkę i nic nam się nie stanie. Rozpędzony samochód przeciwnika może w nas wjechać i też nic nam się nie stanie. System gry odbije po prostu nasz motocykl 5 metrów dalej. Mechanika jazdy i kolizji w tej grze jest gdzieś sprzed kilkunastu lat i nawet samolotem możemy staranować cały las i zrobić symulację Smoleńska. Wylądować na lotnisku taranując wszystkie drzewa, bo każdy pojazd w tej grze jest chyba z gumy. Oczywiście da się zniszczyć śmigłowiec wiele razy uderzając nim o ziemię, ale wymaga to naprawdę ogromnej ilości prób. Kiedy jedziemy i staramy się obrócić kamerę, to ona wraca do bazowej pozycji. Nic bardziej podczas jazdy nie irytuje mnie niż wracanie kamerą do bazowej pozycji. Wiele osób zapyta, jak to jest z optymalizacją w Wildlands. Tu jest różnie, bo z jednej strony dało się ustawić odpowiednie ustawienia w zależności od sprzętu i było stabilnie 60 klatek na 770, na 970 i na 1080. Dało się ustawić tak ustawienia, żeby po prostu było stabilne 60. Z drugiej strony, gra pod względem technicznym nie powala, jest
mocno wymagająca w stosunku do tego, co oferuje. Nie ma tutaj na przykład bardzo zaawansowanej destrukcji otoczenia czy nawet drzew. A w zalecanych do grania na wysokich, tak czy siak Full HD, znajdziemy 1060. Finalnie powiem tak. Świat jest niezwykle ładny, piękny, nawet jak na to demko zwane beta testami, to świat jest po prostu przepiękny. Mechanika strzelania bardzo przyjemna, super. Strzelanie z tych wszystkich broni jest niesamowicie przyjemne, po prostu mega. I dobre akcje z naciskiem na współpracę też są bardzo przyjemne. Oprawa graficzna, wielkość świata, to wszystko w tej becie już było bardzo mocno na plus, jednak większość graczy zdecydowanie olewa na przykład wysłuchiwanie fabularnych wstawek, a szuka w grze celu. Ja tego celu w Wildlands znaleźć nie mogę. Nie bardzo mogę sobie wyobrazić, co w tej grze miałbym robić po ogarnięciu 50 czy 100 misji, które są dość podobne. Może w finalnej wersji będzie większy rozmach tego, co mamy robić. Może będzie duża różnorodność misji i celów, jakie mamy wykonać, czy ich stopień trudności. Boję się, że powstanie z tego taki dziwny tytuł jak trochę Just Cause 3, czyli masz tu świat, baw się i rób cały czas to samo, na ogromnej mapie. Dlatego finalnie Wildlands w becie nie zachwycił mnie na tyle, by zdecydować się na jego zakup. Ale nie mówię nie. Raczej poczekam tydzień, może dwa tygodnie po premierze i wtedy pomyślę o zakupie, najpierw patrząc, co ta gra po prostu oferuje. Boję się, że Wildlands nie wykorzysta pełni potencjału, pełni możliwości. Świetne rozwiązanie byłoby, gdyby podczas tworzenia jakby postaci musielibyśmy się przypisać do jednej z dwóch frakcji. Wchodzimy na multi i na jednym z tych 21 regionów jest na przykład do 16 graczy i gra jest z góry multi, którzy też wchodzą do gry i po prostu ci gracze grają z nami gdzieś tam na świecie. I by zdarzały się sytuacje jakieś lekkie PvP pomiędzy tymi dwiema frakcjami, jakieś osobne zadania, takie randomowe w trakcie robienia sobie misji, to byłoby super. I takie rozwiązanie dołączania do gry, gdzie innego gracza teoretycznie możemy zabić, bo należy do drugiej frakcji podczas robienia zwykłych zadań, sprawiałoby, że Wildlands kupiłbym z miejsca. No cóż, na razie jestem zmieszany tym, że to jest bardzo mocny singiel z opcjonalnym w sumie koopem. Nie jestem wstrząśnięty, nie podchodzę ostrożnie, ale podejrzliwe. Zobaczymy po premierze. Tyle.